Witam Was bardzo serdecznie w gabinecie Projekt Masaż na warszawskim Mokotowie, gdzie zajmujemy się różnymi problemami, w tym problemem, który omówimy sobie dzisiaj, mianowicie troszeczkę pod lupę weźmiemy kręgosłup lędźwiowy. Dla nas będzie to odcinek poświęcony autoterapii, a dokładnie bardzo jednemu prostemu ćwiczeniu, które będzie skierowane do osób mające charakterystyczne problemy z odcinkiem lędźwiowym, o których sobie zaraz powiemy. Problemy, o których wspominam i ćwiczenie, o którym zacząłem mówić, będzie to ćwiczenie nakierowane dla osób, które miały problemy dyskopatyczne z odcinkiem lędźwiowym, czyli różnego rodzaju choroby krążka międzykręgowego. To osoby, które gdzieś tam poszły sobie na rentgen, okazało się, że mają przepukliny, wypukliny i do tego kręgosłup dokucza w taki charakterystyczny sposób, że ten ból pojawia się, kiedy oni się nie ruszają, czyli w nocy jest kiepsko, gdy zasiedzimy się w pracy jest kiepsko, gdy jedziemy samochodem, długo siedzimy, jest jeszcze gorzej. I jakby czujemy taką potrzebę, że musimy się wstać, rozruszać, jest dużo lepiej. To będzie dla osób, które mają tak zwaną sztywność poranną, chociaż wtedy warto wykluczyć problemy reumatoidalne. I też te pierwsze kroki z rana, te kilka minut często, kilkadziesiąt kroków jest problematycznych i z każdym krokiem jest coraz lepiej. Więc to ćwiczenie będzie nakierowane dla tych właśnie osób. Myślę, że jest to bardzo duża grupa, więc ten film będzie zarówno dla samych pacjentów, gdyż ćwiczenie jest bardzo proste, natomiast też warto wrzucić je do swojego gabinetu i edukować pacjentów pod kątem wykonywania go codziennie. Gdyż jeżeli macie problem z odcinkiem lędźwiowym, bądź wasi pacjenci mają, to tą właśnie rzecz, jeżeli nie jesteście za bardzo ruchowi i tego ruchu troszeczkę za mało w waszym życiu, macie dużo siedzenia, to tą rzecz, którą pokażemy, warto robić codziennie albo nawet dwa razy dziennie. Do tego ćwiczenia wykonamy dwie komponenty. Pierwszą rzeczą będzie ruch, którego niestety w odcinku lędźwiowym często brakuje, gdyż pacjenci, którzy przychodzą do nas z bólem odcinka lędźwiowego, często prosimy, żeby wykonali test palce podłoga, czyli przy wyprostowanych nogach, na stopach ustawionych na szerokość barków, prosimy pacjenta, żeby dotknął palcami do podłogi albo zrobił ruch, jaki w ogóle jest możliwy, do miejsca też występowania bólu. To ma być niebolesne. I się okazuje, że pacjenci wyglądają w ten sposób. Zero ruchu na poszczególnych segmentach kręgosłupa lędźwiowego, czyli nie ma zgięcia. Oznacza to, że struktury, które biegną wzdłuż kręgosłupa, są bardzo mocno pięte, zablokowane w skróceniu i tu niestety nie mamy żadnego ruchu, przez co pacjent będzie skarżył się na dolegliwości bólowe praktycznie dużej części odcinka lędźwiowego, po prostu przez kompresję, dlatego że będą kompresowane trzony kręgów, będą kompresowane krążki międzykręgowe i niestety są to bardzo słabe warunki dla odcinka lędźwiowego, które będą wpływały na zmiany wrodniowe samego krążka międzykręgowego, jak i stawu kręgosłupa w odcinku lędźwiowym. Niestety idealne warunki do powstawania zmian zwrodnieniowych. Dużo szybciej niż powinny wystąpić. To ćwiczenie będzie polegało na poprawie zakresu ruchu, zarówno samego zgięcia, jak i wyprostu, angażując przy tym oddech. Czyli tak naprawdę my oprócz tego, że będziemy chcieli porozciągać struktury zarówno od przodu, od boku, jak i od tyłu kręgu lędźwiowego, a zarówno mięśnie, tkankę łączną, jak i więzadła, to będziemy chcieli też wprowadzić oddech, który będzie taką będziemy chcieli wprowadzić oddech, który będzie miał takie trochę zadanie drenażowe, dlatego że oprócz samego takiego mechanicznego działania spróbujemy trochę wpłynąć na płyny, które poprawią nam trochę nawodnienie krążków międzykręgowych. Między innymi to będziemy oddziaływali na sploty Batsona, które są bardzo istotne pod kątem ukrwienia i odprowadzenia krwi z samego trzonu kręgu lędźwiowego, trzonu kręgosłupa tak w ogóle. Dobra, i teraz tak, jak to będzie wyglądało? Pacjent na wdechu, siedząc wyprostowany, będzie wykonywał ruchy wyprostu, czyli będzie pogłębiał lorys lędźwiową, przez co będzie rozciągał strukturę od przodu. Natomiast na maksymalnym wdechu będzie wykonywał ruchy zgięcia i ważne, żeby to były zgięcia w odcinku lędźwiowym, a nie zgięcia w biodrach, przez co będzie rozciągał struktury od tyłu, przez co zmniejszy napięcie na tkankach, które są biegną wzdłuż kręgosłupa lędźwiowego. Będzie to m.in. mięsień lędźwiowy większy, czworoboczne lędźwi, prostownik, powięź pierwszolędźwiowa,
dolna nogi przepony, więc tych struktur jest bardzo dużo, no i sam układ więzadłowy kręgu sędziowego, przez co wpłynie na nawodnienie krążków międzykręgowych. Będzie to idealne ćwiczenie dla osób, które mają problemy z krążkami i jest to nic innego jak dehydratacja krążków międzykręgowych, która czeka nas wszystkich, natomiast z racji częstego siedzenia postępuje to dużo szybciej niż powinno i dotyczy już osób w wieku 30-40 lat. Więc idealne ćwiczenie dla osób siedzących, natomiast w sytuacji, kiedy masz problemy związane z takim poruszaniem się, kiedy zasiedzisz się bądź wstaniesz na łóżku, to po prostu musisz to wykonywać. Ok, przejdźmy do praktyki, jak to wygląda na żywym człowieku. Jeśli chodzi o samo ćwiczenie, to jest ono bardzo proste i polega na tym, żeby tak pacjent przede wszystkim usiadł na czymś nie za wysokim i sunął się maksymalnie blisko krawędzi, siedząc stabilnie na wózku pluszowym. Pierwsza rzecz. Druga rzecz, siedzimy prosto, ręce układamy za głowę i ja teraz będę pomagał, o co w ogóle chodzi. I teraz tak, na wdechu, na dużym wdechu, najlepiej, żeby to był wdech ustami, chyba że ktoś po prostu bardzo mocno może zrobić wdech nosem. Natomiast nie jest to istotne, czy to będzie bardziej oddech brzuszny, czy bardziej oddech klatki piersiowej, po prostu duży wdech. I teraz tak, na dużym wdechu pogłębiamy lądy lędźwiowo, wypychamy klatkę do przodu, na wydechu wypychamy kręgosłup lędźwiowy maksymalnie do tyłu. I ważne jest to, żeby to nie było takie zgięcie, bo to jest zgięcie biodra, to nie jest zgięcie kręgosłup lędźwiowym. Natomiast żeby to było takie zgięcie, na maksymalny wdech. Ważne jest to, żeby się nie ciągnęli za bardzo za szyję, żeby nie robić sobie problemu odcinkiem szyjnym, podczas gdy tu będzie zrobić coś z odcinkiem lędźwiowym. Więc teraz tak, powtarzamy to na początek. Jeżeli tego nigdy nie robiliście, 5 razy, żeby po prostu się nie przehiperwentylować, żeby się po prostu nie zemdleli i nie upadli, bez sensu. Natomiast później spokojnie może sobie zwiększać. 10 wdechów w zupełności wystarczy, żeby poprawić sobie tutaj funkcjonowanie w odcinku lędźwiowym. To ważne jest to, żeby po prostu nie robić tego, jeżeli powoduje to dolegliwości bólowe. Jeżeli powoduje dolegliwości bólowe, to istotne, w ogóle wiadomo, że idziemy do fizjoterapeuty i on coś robi, a to traktujemy jako profilaktykę i poprawianie komfortu życia. Natomiast robimy sobie teraz to kilka razy. Czyli tak, głęboki wdech, kręgosłup lędźwiowy do przodu, klata do przodu, wydech, kręgosłup lędźwiowy do tyłu, zapadamy się. Wdech i wydech. Głęboki wdech, wydech. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Ok, i teraz tak. Proste ćwiczenie. Poprawiamy wyprost, poprawiamy zgięcie, poprawiamy oddech, przez co poprawiamy przepływ płynu, przepływ limfy, przepływ krwi żylnej. Myślę, że często to robiliście, dlatego że jest popularne bardzo wykorzystywanie przeprostów przy bólach odcinka lędźwiowego, co jest niczym innym jak prowadzeniem ruchu i poprawą samego wyprostu. Natomiast dlaczego nie wykorzystać zgięcia? Warto wykorzystywać maksymalny wyprost, maksymalne niebolesne zgięcie i maksymalny oddech. Przez to będziemy mieli dużo szybsze i lepsze efekty. Natomiast to, co się dzieje z krążkiem międzykręgowym, to, co się dzieje z samym krążkiem międzykręgowym i jak tutaj te siły działają podczas właśnie zgięcia wyprostu, to sytuacja nie jest taka prosta, jak by się mogło wydawać, natomiast do tego wrócimy jeszcze w przyszłości. Póki co bardzo proste ćwiczenie na poprawienie zakresu ruchu i zwiększenia jakości funkcjonowania odcinka lędźwiowego przez to zmniejszenie dolegliwości bólowej. Samo ćwiczenie jest idealne. My dajemy to od jakiegoś czasu praktycznie wszystkim pacjentom, nie w ostrej fazie bólowej związanej z odcinkiem lędźwiowym. Czyli już jest trochę lepiej, wyprowadziliście pacjentów albo poprawił wam się na tyle, że możecie funkcjonować. Czujecie taką sztywność poranną, czujecie, że musicie się rozruszać, więc robimy to. Natomiast oczywiście nie powinna to być aktywność w waszym życiu, więc wprowadzamy różnego rodzaju aktywności inne poprawiające ruchomość odcinka lędźwiowego i cieszymy się życiem. Natomiast jeszcze jedna informacja. Fajnie byłoby, gdybyście zanim zrobicie sobie to proste ćwiczenie, zrobili sobie bardzo prosty ten test palce podłoga, czyli jak wasz kręgosłup lędźwiowy pracuje, jak wasze biodra pracuje, jak tu się zginacie. Następnie robicie ćwiczenie,
przynajmniej 5 oddechów, 5 ruchów i następnie robicie jeszcze raz. Myślę, że to, co zobaczycie przed i po, na pewno zachęci Was do tego, żeby to ćwiczenie wprowadzić do swojej codziennej aktywności. To było tyle. Mam nadzieję, że przyda Wam się takie proste ćwiczenie, taki zestawik. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w następną środę.